Witajcie, witajcie wszyscy, jestem Ghost, a to kolejny już z kolei odcinek, kolejny odcinek Let's Play Half-Life 2, epizod 2. Jest to rozdział Ów żywot wortalny, jesteśmy z naszym przyjacielem Wortem w kopalni i musimy iść zdobyć jakieś śmieszne coś, aby zrobić z trupa Alex zombie. Bum. Zapewne zauważyliście, że w piątek nie było odcinka, także w sobotę i w niedzielę też nie było żadnego filmiku z mojej strony, za co was przepraszam. Tak przy okazji, teraz filmiki będą się pojawiały także w weekendy. Jest to spowodowane tym, że zaczął się rok szkolny i teraz, jakby nie patrzeć, w weekend mam więcej czasu niż w tygodniu. Aj, robaczki mnie tu biją. La la la. Wort coś sobie tutaj gada. Oj, troszkę przycięło. Ale jest... A teraz mam przerąbany, trzeba się ulocznić. Co jeszcze miałem ciekawego wam do zakomunikowania? Ciekawego wam do zakomunikowania mam tyle, że w najbliższej przyszłości, to znaczy jutro bądź pojutrze, a może dzisiaj wieczorem, ukaże się Pograjmy w Borderlands. No, jest to spowodowane tym, że już mam, było do mnie kilka pytań, z chęcią na nie odpowiem, no, więc mam o czym pogadać. Tutaj jest taki fajny tower defense, jakby to nazwać. Musimy czekać, aż przyjedzie nasza winda, a będą wybiegały zewsząd potwory. I my będziemy musieli je zabijać. Nasz kolega jest Wortem, jak mówiłem, Worti są silni. Są to jedne z najsilniejszych istot. Gdybyśmy mieli z nim walczyć, to nie mielibyśmy żadnych szans. Nawet widzę, tutaj kombinat się rozkładał. Nie wyszło. O, biegnie. To zostało z tego kombinatu. O, hej. Fajnie. Takim ewenementem jest to, że ja teraz jestem w szkole. Że tak powiem. Ja mam teraz okienko. O, fuck. Kolega tutaj pobawił się w Alelacha. Alelacha w jego tam ten. No. A biją. Niestety mój przyjaciel Wort został na dole. I on teraz będzie sobie walczył. Ja mam teraz okienko. Nawet dwa, że tak powiem. Nie wiem, na tyle czasu, żeby przyjść sobie do domu, nagrać dla was filmik, a za chwilę pójdę do szkoły. No w sumie za chwilę, za dobre 2 godziny. No co, nie, dobre. No tak, z godzinkę z groszami. 1,5 godzinki, o. Tak to będzie. Niestety nasz przyjaciel tam zginie i już nie będzie mógł nam pomagać. Dalej musimy poradzić sobie sami. Nie no, żartuję, on już jedzie do nas drugą windą. La la la. Aż mi się przypomniała pewna piosenka. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Właśnie. Tak, tutaj już jesteśmy do góry. W ogóle tutaj jest epicko. Super. Observe how they fight on below. Heedless of our escape. Dobra, otwieraj. But we must not forget the gravity of our errand to heal. Tak. Już pogadałeś? To otwórz przejście. Pomału zbliżamy się już do tego, do czego dążymy. A dążymy do takiej kupy. To będzie kupa śmiechu.
To będą takie... Zresztą sami zobaczycie, ciężko mi to opisać. Wiem, że nie podoba mi się to, że tutaj drzwi są zablokowane, a ja się tam pcham. To będzie coś od wortów. Nie wortów, tylko amfilionów. Ale nie, sorry, jeszcze nie. Jeszcze czeka nas walka z nim. A w sumie nawet nie walka, co ucieczka przed nim, bo nie możemy go zabić. To jest taki minus. Właśnie wepchaliśmy mu się do jego miejscówki. I będziemy musieli sobie radzić tak, żeby nas nie zjadł. Bo on chce nas jeść. To jest taka menda straszna. Tam na pewno coś ciekawego jest, ale ja tam nie będę szedł. No, podatam robaczki. Zdychajcie. Tutaj nic. Twórcy dosyć się zapowiadali, jeśli chodzi o ten moment gry, ponieważ tutaj wejdziemy już do takiego centralnego gniazda Antilionów. Oni właśnie zapowiadali, że będzie możliwość wejścia do gniazda Antilionów, wszyscy się tak tym podniecali, a ostatecznie wychodzi na to, że to nie jest nic ciekawego. Dobra, ja już nie będę czekał, co on gada, musimy przeskoczyć tam. Odważny czyn, Freeman. Ha, ha, ha. Ja wiem. I teraz wrąbaliśmy się. Bo nas spycha. Ja cały czas teraz idę w tamtą stronę. Jakbym nie szedł, to już bym... To już bym spadł. No i niestety nie mogę zabić tego miśka. Tego dużego, co tam martwiuje przez te ściany, chciałbym zjeść. Szkoda, bo będzie teraz strasznie dupę nam zawracał i przeszkadzał. O, tutaj kolega, widzę, też sobie nie poradził. Nogi mu ucięło. Ręce też? Dłonie, znaczy. Stopy i dłonie. Co do planów. Będzie Minecraft! Dla wszystkich fanów Minecrafta, hej, będzie Minecraft, wreszcie! Z tym, że Minecraft będzie po update'cie 1.8, na niego teraz czekamy. Głównie z powodu map, z powodu nowego generatora map. Moglibyśmy zacząć w sumie już teraz coś tam robić. Co będzie, to jeszcze nie będę wam może zdradzał. Ważne, że będzie... Nareszcie, ale fajnie. Patrzcie, tamto gówno, co tam wisi, to jest właśnie ten ekstrakt, tylko musimy znaleźć tego dużo więcej. No, tutaj sobie pomurkujemy. Japońska Kinder Mafia gra w Counter Strike'a. To jest właśnie to, co ja lubię w Steamie, czyli osoba, której nie znam, nawet nie pamiętam. Zapewne grałem z tą osobą w CS'a jakiś czas. Dodałem ją do znajomych i teraz tak sobie siedzę. Oczywiście kiedyś ta osoba na pewno nie miała pionniku, nie? Teraz sobie tutaj wojarzę Gordon Freeman, tutaj ryzykuję życie w odmętach antilionowskich metropolii pod ziemią i mi wyskakuje, że japońska Kinder Mafia gra w CS. Tak. Jezu, zaraz mnie zabiją. Muszę się wyposażyć w strzelbę. Ja już wlazłem. Tutaj będzie biegał ten Antilion Guard. Cały strażnik. O, leci. Tutaj takie kółeczko jest. Trzeba go wyminąć. I spieprzamy. Ja tutaj strasznie, jak pierwszy raz się to przychodzi, to tak tutaj adrenalina hardkorowo skacze. Jak on już jest tak cierpliwy za nami, a tu syru! I mu uciekliśmy. Biegnie. Dziad. Pobiegł. Dziad. A może zaczekamy, bo ja muszę chyba jednak iść w lewo, tam gdzie on poszedł. No, zabiję sobie te dwa tutaj.
Strasznie się przestraszyłem. Yeah! Ale mi ciary poszło po plecach. Jak się wyjawił, wyjawił się. Wyłonił z tej otchłani tak nagle z seru. O, jest tu. Oby poszedł w prawo. I poszedł tam, gdzie ja muszę iść. Ale chyba mogę iść tędy. Tak. Tutaj tak po prawdzie wychodzić na powierzchnię musimy tylko... Czasami zaczyna powierzchnię do tego... O! Do tego głównego tunelu tutaj musimy wyjść. I tutaj go wyujać, bo on pójdzie jedną drogą. O, trafił mnie tym kamieniem. No my teraz frumniemy tą drugą. I gdzieś tam zaraz do jakiegoś tuneliku wskoczymy. Sprint mi się skończył i pewno mnie walnie. Nie odwracam się, bo będzie strasznie. A, nie walnął. Nie zdążył. Teraz nie wiem, gdzie poszedł. A, walić go. On jest zaprogramowany tak perfidnie. On zawsze będzie szedł tak, z taką samą drogą. To nie jest tak, że on sobie patroluje. Jak na przykład inne potwory. Mam tutaj na myśli teraz antyliony, które wchodzą z piachu, kiedy na niego staniemy, albo kombinat, który sobie normalnie patroluje, łażą gdzieś tam, oglądają. I o, tutaj musimy iść. O, i koniec. No i to tyle, jeśli chodzi o ucieczkę przed nim. Jeszcze go spotkamy, ale to już nie z takiego bliska. O, tutaj jest taki fajny moment, że mogę zakończyć śmiało odcinek, więc zakończam. Cześć. O, coś mi wie. Jeszcze nie zakończam. Jeszcze jest trochę dużo czasu. Troszkę czasu. Ua, fuck! Głupi pomysł. Może jeszcze coś powiem o tym Minecrafcie. Przepraszam, o Minecrafcie. Myślę, że będą z Minecrafta dwie serie. Jedna taka większa. Znaczy większa. Jedna taka, że będzie się mniej więcej działo. Tak, jestem tu. Muszę do niego windę wysłać, ale też w następnym odcinku. Tutaj takie fajne jest coś. Będzie taka seria, że będziemy grać i wy będziecie patrzeć, jak gramy. A będzie też taka seria, że mamy w ogóle w planach zbudować miasto, ale takie miasto z wieżowcami, o. Że zamiast domków będą wieżowce i będą same wieżowce i będzie epicko i właśnie takie coś będziemy sobie budować. I raz na jakiś czas będzie filmik, który będzie pokazany, jak na przykład stawiamy jakiś nowy budynek albo coś w tym stylu. To będzie na serwerze i niewykluczone, że udostępnimy ten serwer i będzie można sobie na niego wejść i z nami pograć. No ale to jeszcze nie wiem, jak to będzie, to jeszcze trzeba przemyśleć. A na dzisiaj to koniec. Cześć.